Dzień dobry Państwu. No, mam prośby o zwiększenie agresywności wymowy tekstu, proszę Państwa. Jak wiecie, ja nie powiem, oczywiście bardzo lubię mówić o wieszaniu księży czy gwałceniu zakonnic, bo w końcu jak się poczyta historię Kościoła i te torque madre, to palenie czarownic, rozrywanie kołem, to automatycznie reakcja taka powstaje w normalnym człowieku. No ale trzeba i o innych rzeczach też. No i można bez krzyku chyba też spokojnie pewne rzeczy wytłumaczyć. Ja wiem, że to tak nie dociera, bo przy wizualizacji obecnej cywilizacji, takiej właśnie epatującej zarówno i kolorkami, i świecidełkami, i różnymi, prawda, wampirami, to tylko to właśnie przemawia, no takie pajdokracja właściwie to jest, nie cywilizacja. Dostaję też również takie prawdziwe zastrzeżenia, czy nawet obrazy mnie. Ja już dokładnie opisałem pewne rzeczy, bo głupoty tu piszą. Pół tego felietonu obejrzy, zarzuty mi stawia całkiem inne niż ja jestem. Swój życiorys powiedziałem, jaki jest kilka razy. No ale widocznie to trzeba moim oponentom i adwersarzom jakoś po prostu tutaj powtarzać pewne rzeczy, bo im się nie chce, no na przykład przeczytać, gdy przeczytali moje książki i wszystkie filmiki, no to by nabrali rozumu, no krótko mówiąc. No ale trudno, spróbuję w skrócie, więc z filozofii to cenię Platona, czyli klasykę, no Cicero, Senekę, Juniora i Tacyta na przykład. Później no to ewentualnie jeszcze elementy Nietzschego i Stachniuka. I tu jasno wychodzi już z moich wypowiedzi i działalności politycznej ponad 30-letniej w końcu. Systemy logiczne tej analizy to biorę raczej z wykształcenia technicznego, więc odrzucam te różne Kanty i tam innych, co nazywają się filozofami, proszę Państwa. Ze sfer socjoreligijnych to oczywiście i Durkheim, nie jest mi opcji, czy Frazier, czy nasz Malinowski, a skoro jesteśmy przy temacie emocji wierzeń, to oczywiście Bruckner i Moszyński i tak dalej. No ci, co wiedzą, to wiedzą, o co chodzi. No, no a poza tym jedna z moich córek jest po historii, a młodsza po etnologii. No to także nie wiem, kto tu zawinił w tym całym układzie. Oczywiście bardzo cenię wiedzę profesora Konecznego, chociaż nie ze wszystkim się z nim zgadzam. No to chyba jedyny z historyków, który tam troszeczkę spenetrował właśnie te, można powiedzieć, otchłani Biblioteki Watykańskiej, o czym bardzo niewielu wie. Jak i innych znanych historyków, no Bobrzyńskiego, Kalinkę, czy nawet Łojka, proszę Państwa. Ale i tak uważam, że na przykład Aleksander Bocheński w Dziejach głupoty w Polsce dał chyba najlepszą analizę mentalności polskiego zagubienia w nieprawdzie i nieumiejętności wyciągania pragmatycznych wniosków. I to samo zresztą można znaleźć u Załockiego, którego też bardzo cenię. Dlatego staram się wnioskować zawsze niezależnie i mimo oczywistego absurdu niektórych utartych poglądów, absurdalności ich. Dziwi mnie obecna ograniczoność wnioskowania w sieci naukowym polskim i całej tej pejsatej antycywilizacji łacińskiej, czy tak zwanej cywilizacji zachodniej. To jest groza, proszę Państwa. Dlaczego jesteście tak skołowani takimi kretynami i to forujecie jako jakieś prawdy objawione? Dlatego no nie tylko w sferze dotyczącym nauk słowiańskich, o słowiańszczyźnie, czy nauk społecznych, ale ekonomii, polityki, historii. Żygać się po prostu chce od tego prymitywizmu i to ze strony jakby nie było wykształconych ludzi. Oczywiście poglądy na temat historii teraźniejszości w całej złożoności muszą się różnić. Ale jeżeli chodzi na przykład o sprawę polską, to nie ma generalnie wypracowanych nawet punktów bazowych, tylko drdymały frazesy i strachy na wróble jakieś, no proszę Państwa, no cały czas, no proszę to sobie uświadomić. Kryzys, nie wiadomo co dalej. Łatanie dziur.
na dziurze. No, co z tego może wyniknąć? Państwo pamiętają, jak postawiłem zarzut, że w telewizji Trwam pojawiają się sędziwi profesorowie, niby dobrze analizują obecny wypadek państwa, a w ogóle nie dostrzegają istnienia 45 lat PRL, w którym osiągnęli największy dorobek naukowy. Tak ja mogę prowadzić dyskusję, jak oni mogą być dla kogokolwiek wiarygodni. A ktoś inny na przykład stawia mi zarzut, że głoszę banały komunistyczne, a jednocześnie wyśmiewam twórców komunii. Oczywiście ja dowalam każdemu i obrażam każdego i to mówiłem przecież wprost, no proszę Państwa, no bo tylko w ten sposób zaczniemy bez obciążeń coś, no jeśli się ma jakieś zastrzeżenia i to się podkreśla, no w odpowiedniej formie, bo nie można tylko pluć, no ale to trzeba jakieś uwagi konkretne dać też, no. No proszę mi powiedzieć, kto oprócz mnie określa cele strategiczne i bieżące, a nie pozorne i zwodnicze, no. Bo ja daję ideę systemu, ale i zasady prawne, edukację, konfederacje, które mogą zastartować z każdego miejsca i rozwijać się także w systemie autonomicznym, samokształceniowym. Każdy może to sam zacząć realizować. Ja mówię, ta rewolucja bez rewolucji się dzieje, nawet wy nie wiecie o tym. I wasz stan świadomości się zmienia, bo porównujecie sobie sprzed 2 lat już jest inny. Ja to kiedyś jeszcze może szerzej rozciągnę, żeby wam właśnie uświadomić, czyli nawet inaczej patrzycie na wszystko, na Kościół, na wszystko. Na PRL, na Stalina, chociaż nawet o tym nie wiecie. Tak to się zmienia w ciągu bardzo krótkiego czasu. No i trzeba sobie uświadomić, a ja to wszystko mówię i wyrzucenie tych obcych wpływów, które wam nic nie dają i tych zagrożeń mentalnych, w których tkwicie, a także właściwą analizę sił do dyspozycji i krok praktycznie po kroku w jego realizacji, w obecnych warunkach. No, ja to mówię, tylko wy to w spowolniony sposób przyjmujecie, ale to realizujecie, bo innej drogi nie ma. No. Bo albo siebie określisz jako człowieka i zrozumiesz swoją rolę, albo nie. No musi Polak w końcu po 1000 latach bycia robakiem zrozumieć, że chrześcijaństwo odebrało mu całą energię czynu, jest pierwszym wrogiem, którego trzeba wyrzucić i tą całą cywilizację zachodnią, że to jest bzdura kompletna, a nie żadna cywilizacja. I to można zrobić praktycznie bez liczenia na pomoc zewnętrzną. Sam to musisz zrobić. Tego nawet nie rozumiesz, że jesteś w stanie to sam zrobić. Zawsze, kiedy masz jakieś zadanie, to musisz określić siły, jakie masz do dyspozycji i wybrać strategię, czyli metody postępowania i wtedy wyjdzie ci czas realizacji dzieła. To każdy wojskowy też tak robi. No. Więc tu bardzo wielką rolę odgrywa świadomość społeczna, bo można być narodem w niewoli, ale nie zniewolonym mentalnie. Być narodem dzielnym. Być tylko narodem pod okupacją, ale być dalej narodem. Więc tu świadomość społeczna jest bardzo ważna, ale i zagrożenie, i określenie precyzyjne wroga i tak dalej. W średniowieczu do kroczenia murów zamków była katapulta i drabiny. No, atakowani mieli smołę. Ale jak miałeś jeszcze kogoś wewnątrz, no to się otworzył w nocy bramę i po kwiotkach. No. I już się strategia zmieniła. I znaczy taktyka, bo strategią było panowanie tego zamku. A dzisiaj, mimo że upadek Polski pełny, to sama dywersja i najdzielniejsi obrońcy wręczają żagiew do spalenia chałup twojej wioski swojemu najeźdźcy. No taka prawda. No bo gdzie inaczej koncentrowana jest uwaga narodu, gdy następne tysiące tracą pracę, choćby te 30 tysięcy nauczycieli. Gdzie? No na budowie jakiegoś tam Muzeum Powstania Warszawskiego albo budowanie Muzeum Września 39, rozbudowanie Auschwitzu czy Treblinki. To jest zwalczanie bezrobocia przez ograniczenie nauki i konstruowanie ściemniaczy umysłowych. Przez uwielbianie klęski, płaczu nad krzywdami Żydów, których nie było. Kiedy Polaku dasz sobie wreszcie z tym spokój i weźmiesz się poważnie do roboty? To nie tylko tutaj kadra rządząca, czyli Kościół i politycy wszystkiej masi cię ogłupiają, ale tak zwane również czyste etnicznie i narodowo opcje sławskie, niezależni historycy, tak zwani, badacze sławiańszczyzny i ruchy rodzimowiercze proponują ci wytratę energii, a nie obalenie żydowskiego zniewolenia. Bo jak nie masz pomnik jakiegoś tam Dmowskiego, to Góra Ślęży czy jakieś inne obrzędy, z których nic nie wynika.
czy inne czekanie na Godota. I tak Godota, Godota i nic z tego nie ma. To chociażby takie jak analiza expose nic, kaczki łajdaczki, czy tworzenie list wyborczych różnych konwentów, czy zawsze wredni Polsce. A więc wciąganie na siłę do żydowskiego szambar resztek polskiej myśli narodowej. No taka prawda jest. Tylko tym się wszystkie ruchy patriotyczne zajmują. Pewnie w ten sposób niszczą skrycie właśnie tą żydowszczyznę, jak tajna misja patriotycznego grunwaldowca Filipskiego w TVN. Jest ich trochę. Pająk, Bubel, Świtoń, Poręba. Pewnie i Gorzelik podobnie od środka niszczy raś. No i te działania narodowo-wyzwoleńcze przez wieki z pieśnią na ustach. Obok orła znak pogoni poszli nasi w bój bez broni. Hucha! Niechaj Polska zna, jakich durni ma. Przejdę jednak do osobistych sformułowań, do ich wyjaśnień. Proszę Państwa, odnośnie socjalizmu, tam zarzutów, jakim i się pewnych rzeczy nie widzi, jak ja generalnie stawiam całkiem inny sposób socjalizm. Nie dlatego, żebym negował w ogóle wszystko od 1917 roku do 1989 czy 92 do upadku Związku Radzieckiego. Tylko trzeba to tak, taki przegląd, żeby się krzyczy bolszewia, tam lewactwo, jakieś tam inne takie epitety się mówi i nic z tego nie wynika. No proszę Państwa, jak to wyglądało? Socjalizm nieżydowski, czyli taki dla dobra społecznego, to się zaczął w ZSRR dopiero w 1925 roku. Gdyż pierwsza wersja z Żydem Leninem obaliła za żydowskie pieniądze, legalny przecież również rząd żydowski Kiereńskiego. No ale można przypuszczać, że to byłaby taka druga RP, prawda, gdyby ta wersja Kiereńskiego przetrwała. Taką wersją drugiej RP do 26 roku, prawda, dopóki Piłsudski bandyta nie zrobił tego swojego przewrotu. Czyli rządy Żydów byłyby, ale z ograniczoną eksterminacją gojów. Bo wtedy nawet i cara oszczędzili, jak Państwo wiedzą, ale przyszła później faza tej czystej walki klasowej Lenina, czyli Marx i Engels, czyli piecza banków niemiecko-saksońskim nad wypromowaniem tam imperium żydowskiego w dawnej Rosji. I to był taki łajdacki totalitaryzm. No, później musiał się wycofywać z tego NEP-em. No, ale to ja nie będę tych szczegółów tutaj rozkręcał. Chodzi mi o to, żeby to wyraźnie rozdzielić. Że to przerwało na szczęście śmierci Lenina i spryt Stalina, prawda? Że on to przejął z tej sitwy żydowskiej. No to jest geniusz, proszę Państwa. Dzierżyński umarł za wcześnie, więc zrobiono byłoby dużo więcej także w świadomości i polskiej, gdyż przecież Felix tutaj przybywał wielokrotnie do naszego kraju na tajne różne wiece wśród klasy robotniczej, gdzie cieszył się niesamowitą popularnością, więc my tego po prostu nie rozumiemy, że świadomość Polaka tamtego okresu i nawet okresu przedwojennego stała dużo wyżej w samodzielności myślenia i w rozumienia tej czapy żydowskiej niż teraz nawet. Tak, walka o godność człowieka. Jak można po prostu tego człowieka, mówię o Dzierżyńskim, tak pluć jeszcze na niego dzisiaj. A jeszcze, który przecież potrafił okiełznać tak żydowską, lichwiarską hydrę wtedy, bo wspominają to nawet repatrianci, którzy pamiętają tamte czasy, no oczywiście już oni nie żyją, nawet po 90 tacy wracali, ja nawet w polskiej telewizji zasłuchałem, że prawdziwą wolność to się czuło w Rosji, właśnie w tym okresie, jak rządził, jak był Dzierżyński u władzy. Gdyż wszyscy właśnie wtedy żydowscy złodzieje, magnaci, właściciele aptek, arystokracja faktycznie bali się skrzywdzić prostego człowieka. A i gdyby są pożył chociaż tyle, co Soso, proszę Państwa, to dziś na pomnikach na pewno w Polsce nie byłoby Geppetta i telewizji Trwam też by nie było. I nie rządziłby zabójczy liberalizm.
Taka jest różnica w pojmowaniu socjalizmu i komunizmu przeze mnie i tak zwanych maoistów i leninistów, czy bolszewików, czy innych, którzy się tak właśnie w tych kierunkach lewicowych, czy tam socjalistyczno-komunistycznych określają. Bo, proszę Państwa, nie rządy rad czy komitetów centralnych, tylko przez gromady presja w górę, nie etatyczny, państwowy, tylko wspólnotowy, więc wykluczający walkę klas. Ale to tak samo jest, że tak powiem, punkt w historii. Tak jak inaczej nie dało się ukształtować państwowości, jak za pomocą właśnie, niestety, tego namaszczenia z Rzymu w latach przełomu milenium, prawda, poprzedniego, to ta wersja socjalizmu mogła się ukształtować właśnie jak gdyby odgórnie, przez zamachy, przez centralistyczne sterowanie wtedy. Ja proponuję właśnie coś przeciwnego niż walkę klas. Ja nie wychodzę z wartości idei, ja wychodzę z wartości człowieka, cały czas to podkreślam. Dlatego system gromadny, bo tutaj dopiero się wykształtujesz i tu będziesz miał oddolną siłę, której nikt od góry nie zniszczy, bo ona zawsze przetrwa, tak jak klan, jak jakaś nawet mafia czy gang. Właśnie w ten sposób jest silny. Tylko oczywiście to jest na innych zasadach. Dlatego, że w gromadzie może się znaleźć i dyrektor, i down, sierota jakiś, i oni muszą o siebie zadbać. I tutaj, proszę Państwa, te pojęcia takie, które no niby są zagubione, albo ewentualnie źle czytane, drużyna. To jest drużba, od przyjaźń, więc tak samo partia, towarzysz. Kiedy to powstało? To wyszło z powstań. Więc towarzysz nie jest niczym obraźliwym, tak jak w Polsce, tylko w Polsce towarzyszu, to jest coś takiego, że ja się od razu muszę skulić. Nie byłem towarzyszem, ale ja się mam kulić, jak towarzysz, jest takie piękne słowo. A to właśnie przyjaciele, czyli towarzysze, zakładali partię, taką częściówkę, na przykład w Powstaniu Styczniowym, taką małą społeczną wspólnotę. I właściwie ją pojmują na przykład Włosi, Francuzi, Hiszpanie. Tak samo sekretarz, to co to jest? To przecież poufny ktoś, zausznik, czyli przyjaciel, więc jemu trzeba ufać, a nie go wyśmiewać. To tak a propos, tylko to nie było właściwie, to też było z taką grozą. Pierwszy sekretarz, PZPR albo coś, to my od razu wzięliśmy wilkołaka. Tak nie można, proszę, spokojnie. A teraz się nazywa premier i tak ci przypieprzy, że bracie zdyka z głodu. Więc nie bójmy się prawdy także o komunie i jej wspaniałych osiągnięciach w Związku Radzieckim, bo komuna, no proszę Państwa, on mówi komuna, a jednocześnie gromadzi się we wspólnocie, łyka tam kawałek okładka, którego w sobie wymyślił, że to jest jego Bóg i taką piękną wspólnotę ma, a to przecież to jest to samo, z tego samego źródła wyszło. Komuna, wspólnota. Ja to samo proponuję, komunę, wspólnotę, gromadę. A tu się zapomina właśnie o tej komunie, o tej wspaniałych osiągnięciach w Związku Radzieckim, o przyjaciołach Rosjana, naszych osiągnięciach z PRL-u i sportowych, i technicznych również, i naukowych. I nie ma co Rosji wyśmiewać, bo gdyby nie sprzedawali na Zachód tajemnic, przecież jak tam Gorbaczow ukradł i zawiózł tego Burana, to oni rozdziawiali gęby, no, niby taki Zachód. Tylko nasza nauka została wytrenowana. Czy ten błękitny laser, czy szereg innych rzeczy. No teraz to już w ogóle wszyscy sami lecą i liżą dupy tym Amerykanom do tej Doliny Krzemowej, jak któryś jest płytniejszy elektronik. No to co ja zrobię? A ja, proszę Państwa, słyszę obiektywne głosy. Zresztą mojej córki, że przy pracach naukowych to jeszcze dziś najlepiej sięgnąć do tych opracowań, tych książkowych perelowskich, bo są głębokie, obiektywne. A te ostatnie to zamerykanizowane i to jest nic nie warte siano. Czy te leksykony naukowe. Niby tam wiele nowych rzeczy poodkrywane, ale powierzchownie tylko na zasadzie Amerykanin dobry, Rusek zły, Chińczyk zły. No wiadomo, w internecie już jest dużo więcej wiedzy takiej świeższej,
i tam można sobie samemu poszukać. No ale generalnie te oficjalne jakby kryteria czy podręczniki również naukowe dla studentów i naukowców opracowania, no są skażone niesamowicie, proszę Państwa, no, tą żydowską ciemnotą. Więc zastanów się, no sam przejrzyj, zacznij sam analizować, sam, bo już jesteś w stanie się w tym poruszać. Czym jest gromadność, że były również i takie komuny, że i odrywali dzieci od rodziców, że były te różne wersje, właśnie jak mówię, klanowe, plemienne, mafijne, gangsterskie, to też komuny, to też wspólnoty. Wtedy zobaczysz, że ja tu nic nie naciągam, tylko twardo stąpam po ziemi i mówię rzeczy najprostsze, najuczciwie, jak tylko można. Nie wiem, czy to cię interesuje, no bo uczciwość to jest takie pojęcie, którego ja nie słyszałem chyba z 10 lat przynajmniej gdzieś publicznie. Uczciwość, że jest ważna na przykład. Godność. Takich rzeczy ja w ogóle nie słyszę. Zysk tylko jest, pieniądz ważny. Ile kto ma pieniędzy? Dla mnie to pieniądz to nie ma żadnej wartości, proszę Państwa. No żadnej, no wiadomo, trzeba kupić chleb, ale to jest taki środek wymiany i tyle. I on, ja się źle czuję. Ja już mówiłem, że ja światorodowi dziękuję codziennie, że ja nie jestem bogaty. No mógłbym być troszeczkę bardziej zaspokajać, bo też żyję prawie na minimum socjalnym, no ale jestem uśmiechnięty, no, nie mam tych oporów, no, nie muszę te swoje bryki tam czyścić, czy latać z nimi do przeglądów. No. Oczywiście tu są różne takie, prawda, drobiazgi, różnice w pojmowaniu chociażby nawet Swarożycy, jej skrętności. Również w Sławiańszczyźnie były lewa, prawa i Hitler też swoją swastykę. Bo to jest, proszę Państwa, jedna zasadnicza, to jest tak, ta główna, ta, no nazwijmy to, będąca symbolem głównym, ta, która tu wisi, to ma obiekt prawoskrętny, a magiczna, która ma dla danych obrzędów zatrzymać jakby energię tą, skupić ją, no to lewoskrętna, no. I to jest tyle, taka różnica tylko, to jest bez znaczenia. Nie ma się co tutaj zastanawiać, no. A tutaj takie wiele takich strachów jest, nawet w obrębie samej Sławiańszczyzny, czy tam Zadrużan, tam niepotrzebne w tej głębokiej Sławiańszczyźnie są takie strachy takie, żeby coś do przodu pójść. No. Czego wy się boicie? No? Bioteizmu, światoroda się boicie? Zdrady mitów słowiańskich? Takie cienkie bolki? Trzeba całkiem innych rozwiązań niż zastać gdzieś tam i spotkać się gdzieś przy ognisku czy gdzieś tam. Tu są rozwiązania gotowe i we wszystkich problemach wyboru władz, sądów, edukacji, gromad, pracy tych gromad, początków, jak to organizować, wszystko. Bo proszę Państwa, no gdyby była jakaś odpowiedzialność w narodzie, ja już nie mówię. Proszę Państwa, proszę mi wierzyć, że ja przecież dobrze wiecie, że ja z każdym powiedziałem, że będę współpracował. Jeżeli on jest godnym patriotą Polski, no ja, samobójstwo Petelickiego. No przecież gdyby to był ten, no to moglibyśmy się dogadać, on by dokonał próbę zamachu stanu. No i najwyżej by nas próbę wywrócenia tych rządów żydowskich w Polsce, no by wystrzelali w Polsce. No ja tego właśnie nie rozumiem, bo kiedyś mówię, no tak, ale oni cię mogą zabić. No to jak cię zabiją, to przecież nie będziesz czuł. No o co ci chodzi? Tak się boisz tego? W polityce i to przy tego typu rozgrywkach różne rzeczy się mogą dziać. Ja tam wcale życia nie chcę narażać, jak Państwo wiecie. Ja tutaj w tej chwili, jak mówię, to jest felieton, który się nazywa Bez krzyku. Na spokojnie. A tu żadnej rozmowy ze mną nie przeprowadził jakiś patriota ukryty w kręgach władzy, bo go nie ma. No. Ciamajdy są. Ja powiedziałem, że gówniarstwo rządzi od 1989 roku w Polsce, wszędzie. Totalne gówniarstwo. Już pomijam, że to jest obsadzone przez Mossad, CIA i tam jakieś MI6 czy Five. A mordy pełne frazesów od ducha do ucha. Oczywiście, no to trzeba by mordować. Najpierw to trzeba by tak, zbombardować bazyliki, największe supermarkety i plenarne posiedzenie Sejmu. I od tego zaczynać dopiero. No. I internowanie tam tych głównych zbrodniczych przedstawicieli dyplomatycznych. I zaczynajmy, no, z jakiej stacji tam przejętej TW opanowanej przez Grom. No. A dowódca Gromu uderzył siebie jak jasny grom, ale w swój dom. No, no
Jak może takie zjełczałe żydowskie gówno rządzić, proszę Państwa, 30-milionowym narodem? Nie ma żadnych sił patriotycznych, więc zajmij się sam, jeszcze raz. Jeśli chcesz jakichkolwiek zmian i wolnej Polski. No. I to mówię spokojnie i bez krzyku.